I'm glad you're here. I've heard you've been up to quite a bit lately. Very interesting. I was hoping you could help me with something. A little bird said they spotted you down in the Warrens. Gonna be back there soon. Możliwe. Czego potrzebujesz? I'm looking for a data CD. It was lost down there, supposedly. Find it for me and I'll teach you a thing or two. Some stuff that could really come in handy for you, from the sound of things. Brzmi nieźle. Great, great. Go to the Warrens, then find the data CD. Don't bother asking around for it. I've already made a pest of myself about this. Just find it and bring it back. Okej, do zobaczenia. Ale skoro już tutaj jesteśmy, przypomnijmy sobie, tak wyglądała pani Malia. Przynajmniej na takiej postaci była wzorowana. A tu jest ciekawa skrzynia, o której wspominałem. Zmieńmy sobie ciuszek i spróbujmy się tu włamać. Hurra, sukces! Co mamy? Taśma wideo, jogshot, zdjęcie w kostiumie, 98% szans, że ktoś oszalał. Okej. I skoro już tu jesteśmy, to też przywitajmy się z Mercurio. Ja pierno, człowieku, posprzątał. Took a trip to see a friend of mine. He's a quartermaster down at a police station in OC. Guy's been miffed about a pay freeze, so he's agreed to start filling my wish list for a cut. Got a SWAT rifle out of this trip. Interested? Okej. Najpierw, no nie, bo słyszałem, że nie została dokończona. Powiedzmy sobie towary. Dzięki Mercurio, stary druhu. Kupujemy jak leci. Mega please. Niestety nie możemy tak sobie, wiecie tam, nakupić. Okej. Też żeśmy tutaj trochę wydali ze szpasa. Okej, magazynek szybkich naboi, kurde. Okej. No to tyle, jeżeli chodzi o spotkanie z Mercuriem. A my w takim razie idziemy przywitać innych gości, a potem chyba do Chinatown. Jeszcze się rozmówię może ze swoją Heather i kilkoma innymi osobami. Co tam u Venus? Money, right? Been a while. Your money's been piling up. Here, that should provide for an interesting evening. Dziękuję. Zbieraj je dalej. No i teraz idziemy do Heather. No dobra, skoro już tutaj jesteśmy, sprawdźmy sobie skrzynkę na listy. Nic ciekawego. I odwiedzimy sobie Heather, sprawdzimy oczywiście też skrzynkę mailową. O tym należy pamiętać. Często dostajemy jakieś, tak jak widzieliście zresztą, misje dodatkowe. Za każdym razem, kiedy przejdziemy taki główny rozdział, taką główną misję, tak jak tutaj chociażby, należy przyjść do naszych starych znajomych i popytać się, co tam słychać. Nie? Czy tutaj coś mamy? Tutaj sobie oczywiście zrzucam starocie. Na przykład stare dzienniki i tak dalej, i tego typu pierdoły, których i tak nie będziemy używać. Te książeczki używać będziemy, więc sobie zachowajmy. Czy jakaś krew? Nope. A moja droga Heather, gdzie ona jest? Gdzieś nasza waifu? No nic. E-maili 4 aż, holy shit. Następna. Cena. Przyjaciel. Za atak zazwyczaj płaci się później. Okej. Okej. Biblioteka. Beckett, legenda VTM. Witaj, młoda istoto. Mój znajomy opowiedział mi, że znalazł starszego sabatnika w letargu w publicznej bibliotece. Ale nie uwierzyłem ani w jedno słowo. Zanim wszedł więc przez wyjście ewakuacyjne w kanałach, aby potraktować członka starszyzny kołkiem, zanim ktoś próbuje go obudzić. Jakaś krwawa ofiara. Od tamtej pory słuch o nim zaginął. Mam nadzieję, że zdołasz się dowiedzieć, co się stało bez zbędnego rozlewu krwi. Beckett. Gary, siema szefie. Robiłem trochę wiosennych porządków. Wpadło mi w ręce coś, co może ci się spodobać. Miejscowy dzieciak zabujał się w lokalnej, ulubionej modelce wariatce o imieniu Jeanette Worman. Wzięło mnie na wspominki, więc jak znajdziesz kopię filmu Tap Hotel,
gdzie zresztą grałem, to podaruję ci plakat tej pociągającej świruski. Umieść kasetę w skrzynce, a ja ci dostarczę plakat do schronienia. I Larry. Mam mnóstwo innego towaru, ziom. Mam o wiele gorętsze i zabójcze kontrabandę, wiesz? I jak wszyscy inni jakościowi dostawcy w LA, ciągle zdobywam nowe zapasy, więc przyjdźcie zobaczyć, co nie? Aha, to chyba wszystko. Okej. Okay. Huch. Gdzie jest Heather? Może jest pana skorzystać? O mój Boże, święty! I trzy człowieczeństwa poszło w... Ja myślałem, że on się troszeczkę odnowi. O, jesteś. Heather? I'm so glad you're back. I've been waiting forever. I've been kind of nervous. I can't feel you inside my veins anymore. I just need a little more. Please, Master. Just a few drops. Oczywiście, chodź tu, mój zwierzaczku. Thank you. I feel so much better, like I'm the most important person in the world, next to you, of course. Ale urocze. Zobaczymy się później, Heather. Master? Wracaj tu. Potrzebuję twojej krwi. I... Om, nom, 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 nom. O, nie chcemy przesadzić. Heather jest zbyt ważna. Jest naszą koleżanką, jest naszym dobrym gulem, z której będziemy sobie posysać. Tak właśnie. A my w tym czasie może spróbujmy uśmiechnąć się do naszych różnych przyjaciół i zobaczyć, jakie zadania będziemy mogli wykonać, albo nawet wpadniemy na chwilkę do Chinatown. Pogadać sobie z lokalnymi, a potem najwyżej będziemy się telepać jak smród po gaciach. Do zobaczenia. Oto i jesteśmy w Chinatown. Tak jest, bardzo malowniczy region. By the way, przy każdym z przystanków autobusowych możemy sobie obczaić mapkę, gdybyśmy byli zainteresowani przede wszystkim, które z budynków ma jakąkolwiek wartość. Jest tutaj też bardzo fajny taki motyw muzyczny. Możemy sobie tutaj też pozwiedzać, pogadać z ludźmi, co będzie szczególnie bardzo fajne. Tutaj będziemy wielokrotnie... O Boże, to co tutaj się będzie działo... A do tego też będę potrzebował dużo odporności. Oj, żebyście wiedzieli. Just you know. Okej. Dobra. Powinniśmy się teraz tak przywitać z dwoma sklepikarzami. Ceng, Luf, może najpierw do Lufanga podejdziemy. Lufang jest po prostu... Hey you! You want your fortune read? You give me $5, I give you secret Chinese enlightenment. Only stupid person that want to know future. No dobrze. Przepowiedz mi przyszłość. $5. Proszę, powiedz mi jakąś wróżbę. You see orange cat on Tuesday. Whoa, that's bad. Oh, doctor. Boże. Ci goście. Ten... To jest po prostu aktor. Proszę, powiedz mi jeszcze jakąś wróżbę. Next time you get on plane, change seat to exit row. This makes sure you not sit next to big fat ass. Genialne, po prostu genialne. Jak mówię, będziemy tutaj często wizytować w różnych kwestiach. Natomiast tutaj powinna być ta mała dziewczynka, czy... Deb's back and she's got a fresh cup of coffee ready to take. Tak jest. Samuraj, dziewczynka, oczywiście miniskirt, tak, schoolgirl, no bo przecież. Co się tu będzie działo? Co? I am she. I am not like all the rest. O ja pierdzielę. But I have no vengeance for you.
yet. O czym ty mówisz, oszalałaś? I talk with demon when I should kill it. Crazy. Yes, I agree. Nie ma potrzeby. Kim jesteś? Ogamiyuki Edes. I'm she. Demon hunter. I come to this city for the blood of the demon that killed my master. Do not interfere. My revenge will cut through you if it has to. Jakiego demona? I hunt Hengeyokai. My sensei killed demon that killed my family. And now I take the life of his killer. I follow trail of corpses from Japan to Rosu and Geresu. Hengeyokai is here, and it will die here. Czym jest Hengeyokai? Hengeyokai is a demon that hides in the skin of man. But it is not man. Wiesz, gdzie jest ten demon? I know he is nearby. Edo... I lose its trail. Do you meet Hengeyokai? Żadnego nie znam, ale będę miał oko. Hontone? I appreciate your concern for my vengeance. Arigato gozaimasu. Do not pity Hengeyokai. It is a bad demon. The kind that make little girl into hunter. And a fucking edgelord. Rozumiem, co masz na myśli. Znajdę go, ale zanim... jak na łoczyni jesteś spoko, trzymaj miecz z dala ode mnie i będzie dobrze. No właśnie. Oczywiście japońska dziewczynka w stroju uczennicy z wielką kataną będzie biegała po mieście, siepiąc demony. Because of course it is. No dobra, to jeszcze do pana północno-koreańskiego generała podejdźmy. Prowadzącego bardzo legitny sklep, oczywiście. Dzień dobry! Hi! Welcome to Sang's Herbal Remedies! I am Sang! How may I assist you? Nie wyglądasz na kogoś, kto sprzedaje ziółka. No shit! Selling remedies is honest work. I came to America after discharge from Chinese Herbal Remedies forces to help aging parents restore. Definitely I am now American citizen. God bless the Allegiance flag! No niby jest Chińczykiem, ale zajmuje się jak taki totalny północno-koreański. Daj spokój, wiem, że byłeś w wojsku. No, how did you deduct that? No jak to wydedukowałeś, naprawdę? What was the giveaway? Butelka morfiny tam na półce? Czy może to coś, co ma na głowie? iPad, oczywiście, daj spokój, wiem, że byłeś w wojsku. Wiesz, co się broni? Chinese invented gunpowder. Yes, I know guns. A masz jakieś? Hold on, please. These are good remedies for many problems. No credit cards. Doskonale. Zobaczmy, co tu masz. Swój człowiek i... Oh, yeah. Let's get this shit on. Yeah. Po to tutaj przybyłem. Wszystko inne nie ma znaczenia. Teraz poproszę państwa, zobaczmy sobie, jak wygląda Ventru w najlepszym odzieniu w całej grze, tak? Bezdyskusyjnie. Po prostu no contest. Dude, I'm not even kidding. Proszę bardzo, zaraz wam pokażę. Tylko weźmy sobie ze sklepa informacje. Oh yeah. Badass. Prawda? Po prostu płaszcz ze skóry jakiegoś krokodyla albo czegoś innego. Holy shit. Po prostu jesteśmy tak Matrixowi, że lata 90 w nas kisną i to mocno. Dobra, gdzie możemy teraz bić? The White Cloud. Gdzie jest Lufang? Już nie pamiętam, gdzie jest Lufang. Wiem, że gdzieś tutaj się czai Lufang. Tu jest Lufang. Ty jesteś Lufang? There is something in this door for everybody. Tak? Everyone gets what they deserve. Co to miało znaczyć? Lufang się naćpał. I'm reminded of a story.
A thief named Lin was asked to steal an emerald for the head of his gang. The gem belonged to a man in a Hong Kong triad. Most would refuse this danger, but Lin was anxious to do it, and indeed he did. Mm-hmm. When Lin returned, he did not want to part with the emerald he stole. He felt that the trouble he went through to take it made his ownership legitimate. The man who hired him did not feel the same way, nor did the man he stole it from. Do you know what happened to Lin? Sprzedał szmaragd, zarobił mnóstwo kasy i kupił sieć telewizyjną? No. Lin was caught. One man has his gem back, but Lin's employer has nothing. I'd heard this tale from him when he visited my store. Sadly, I had nothing to sell him. No i? Lin's eyes wanted more than his hands could keep. Ambitious eyes are, sadly, not for sale here at the moment. Though I do have a buyer interested. Do you know when the next eye harvest is, by chance? Żniwo, czy? Lin's body is being kept in the freezer in the back of a local noodle shop, I hear. There are people there who want him intact. But I think his eyes would fill my shelf nicely if they were to wander in. I gouge hell, a fitting punishment for Lin. To jest chore. Zdobędę je. I knew you would. What other reason to waste words on the ill-fated? No, jaka jest twoja historia? How rude of me not to introduce myself. You may call me Mr. Ox. This is my shop. Do you find it interesting? There are no two like it on the road to hell. Sprzedajesz broń? I sell things many would find cruel. But weapons? No. Czy słowo Hingeoka coś ci mówi? Nothing. Szukam kogoś naprawdę paskudnego i wścibskiego. Widziałeś kogoś takiego? No. Cholera, dobra, spadam stąd. God damn it. Gdzie jest Lu Fang? Oni mi się zawsze mylą. Jeden, bo tak, jest dwóch gości. Jeden ten dziad, który przepowiada przyszłość. Znaczy, no dobra. Po prostu plecie pierdoły. A drugi to jest jego wróg i oni się nienawidzą. Będą tak nas słać od sasa do lasa. Jeden jest Lu Fang, a drugi jest, no właśnie, zapomniałem. A teraz nie pamiętam, który jest który. Może tutaj, w tej restauracji. Ristorante. Oh. Pięknie. Dzień dobry. I'm sorry. Dinner service stopped a little while ago. But our lounge is still open. Tak sobie tylko przechodzę. The lounge is right over there. Pa. To jest jakaś stara... Nie, wait, what? Teraz jestem skonfundowany. Znowu jestem skonfundowany. Dlaczego? Dlaczego? Why am I confused? O mój Boże, Lu Fang? Zegarek. Nice. Sorry. Lu Fang no speak English. When he drunk? Może innym razem. Matko Święta, to jest Lu Fang. Dobrze, dobrze myślałem, że tu jest gdzieś Lu Fang. LA Sun. 9 rzecz, gwiazda Ash Rivers. Unika zgubnej kraksy. God damn it. No dobra, to już wiemy. Bo te dwa dziady będą nas na siebie wzajemnie nasyłać. Oni mają jakąś chryję ze sobą antyczną i my musimy ją rozwiązać. Ale dochodzimy do tego momentu, gdzie już tak dawno nie grałem w Vampira Masquerade, że już
nie pamiętam dokładnie, jak, co teraz należy robić, więc będę w sumie improwizował, z takimi prześwitami oczywiście. No ale dobra, może skoro już tutaj jesteśmy, to odwiedźmy szefową Quajin na ten rejon. Bardzo ładną babkę, Min Zhao się nazywa, chociaż z jednym wielkim, oślizgłym mega ślimakiem, if you know what I mean. Pozdro dla kumatych, którzy grali w to. No, bardzo ładnie wygląda, tak? Taką formę przewidziała. Pamiętajmy, co nam powiedziała ta Japoneczka, tak? Tamta. Welcome, kindred. And thank you for respecting our traditions by announcing your presence in our domain. I am Ming Zhao, High Priestess to the people of Chinatown. Can I get you anything? Tea, perhaps? Okej. Chyba powinnaś wiedzieć, zabiłem jednego z twoich szpiegów, Santa Monica. Ah, yes. I'm aware that you dispatched one of our operatives. It is of little consequence. Zabawne, mam do ciebie kilka pytań. What can I help you with? Opowiedz mi o swoim ludzie. We are called the Quajin. Though you may know us as Eastern Vampires. It is a grave misnomer, I can assure you. Jesteś przywódczynią tych całych Quajin? In a sense, yes. You may think of me as the Baron of Chinatown, to borrow from your course, Kainite language. Pochodzicie od Kaina? No. We are not simply some exotic Kainite bloodline. Ale jesteś wampirem. We are supernatural. That does not mean we are like yourself. We are beings returned through the second breath for a purpose. Daj spokój, nie mamy nic wspólnego? We share superficial similarities. Quajin feed on essences that can be found in blood, yes. But as we refine our existence, rarely are we lowered to consume the bodily fluids of others. W czym jeszcze jesteśmy podobni? Most of us are also banished from the realm of the sun. Although we suffer rot instead of burning, the day's light is no more kind to our existence. Jak możecie osiągnąć taki stan egzystencji? The second breath, our rebirth into the supernatural form. It is a spiritual awakening, not some lowly blood ritual meant to spread a despicable curse. Więc już jako śmiertelni możecie wybrać zostanie istotą nadnaturalną? No, we do not choose. But events of our lives can awaken dark spiritual energies. We are not born of the whims of another as the kindred are. No to czemu zostaliście wybrani, by być istotami nadnaturalnymi? The reasons are as numerous as the Quajin themselves. Each is reborn with a purpose that they must find. Once their path is evident, they must seek to fulfill it, even if it takes eternity. No to brzmi na taką samą klątwę jak przeistoczenie Kaina. On the contrary, it is another chance for us to find our place in the universe. A chance for transcendence. We are not damned, not burdened with an ancient guilt, as in the legend of your biblical progenitor. Ale ona pieprzy. A propos legend, to słyszałeś o ankarańskim sarkofagu? Of course. The entire city is alight with news of its arrival and speculation about one of your ancient vampire grandfathers and his evil apocalyptic plot. Mam rozumieć, że w to nie wierzysz? Quajin do not share your history, nor do we share in your false prophecies. Okej. Faktycznie, to trochę głupie, nie? It all serves to distract the kindred. Such a distasteful existence you live, skulking in the shadows, fighting for scraps and fearing the return of your fictitious fathers, completely oblivious to your true purpose. Znasz prawdziwą historię rodziny? No, I do not. But with my help, you might find the path you were meant for. Instead, you stumble through the afterlife, a meaty remnant still clinging to the mortal rib. Czy wiesz, gdzie jest teraz sarkofag? We seek it, of course. I have two of my best agents looking. It could be a powerful bargaining tool. Kim są ci agenci? Let me just say that I do not encourage you to seek the Ankaran sarcophagus.
Mam jeszcze kilka pytań. What can I help you with? Okej. Czy wiesz o Hengeokai w Chinatown? Ah yes, the Hengeokai. Zigena, I believe his name was. I had nearly forgotten him. Czyli go znasz? He announced his presence in our domain, and I granted him permission to operate. He does not act on my behalf, however, I can assure you. Gdzie mogę go znaleźć? I believe he said he operates an importing business and entertains clients at the Red Dragon. Okej, mam jeszcze kilka pytań. What can I help you with? Wciąż szukam zaginionego Nosferatu. So, the great Nosferatu have lost an agent, have they? It was not by my hand, if that's what they think. No dobrze, ale masz pojęcie, gdzie może być? I don't know where he is. Perhaps you should speak with Wong Ho about this. Kim jest Wong Ho? Wong Ho owns the Red Dragon restaurant. He's a prominent businessman who has garnered much respect among his people. If something is amiss in Chinatown, he may know how to help you. Pójdę już do restauracji Red Dragon. I grant you permission to operate in the Quajin domain. For now, you find your path, Kindred. Dzięki. No tak. Ming Zhao opowiedziała, ona gra w naszą grę, tak? W sensie mówi nam to, co chcemy słyszeć. Co jest bardzo fajne, bo w wielu RPG-ach na przykład postacie mówią dosłownie, mają, że tak powiem, ich dialogi mają dosłownie wylew informacji i to wszystko takich. Oh, that's bad. Okej. Well, your fortune. Hear your lucky numbers. Write down a number of feet. 11, 17, 25, 93, 11, and 62. Oświecające, tak jest. Widzieliśmy, jak ktoś został porwany. Gee, I wonder why. What happened? Lotus Blossom. Tutaj też coś się robiło. Ale tutaj się jeszcze uśmiechniemy w swoim czasie. Najpierw załatwmy sprawę. W Czerwonym Smoku. Ale do tego już przejdziemy w kolejnym odcinku. Ponieważ już się uzbierało troszeczkę długo narracji. Mamy akuratnie dużo punktów, żeby podnieść sobie ostrożność. Przyda się to w takim sneakingu chyba, nie? Ewentualnie komputery. Komputery też się przydają. No. Tak było. Ale kurczę, inteligencję też by się wypadało podnieść. God damn it. No, jestem troszkę, widzicie, taki rozflaczony. Nie wiem, co podnieść najpierw. A książeczki będą jeszcze do zbierania skilli. No nic, to będzie na tyle. Do zobaczenia wkrótce.